Cześć, z tej strony Mateusz Marek Wolf i niektórzy z Was już mnie znają i ten sam filmek w nowej odsłonie o moim tomiku poezji Wers i Rewers, nowym tomiku, który właśnie się ukazał, a może raczej ukazuje, z przyczyn niezależnych, mówię Wam to jeszcze raz. Tomik jeszcze nie jest w dystrybucji, jeszcze go nie sprzedaję, jeszcze go nie zarejestrowałem, ale już spieszę z krótkim streszczeniem. Parę słów ode mnie na temat tej książki. Po pierwsze, tak jak na stronie, chciałbym podziękować Magdalenie Kubiak i wydawnictwu Szarek, wydawnictwo Reklama, Magdalenie Kubiak oczywiście za korektę, a wydawnictwu Szarek za szybką i skuteczną współpracę, że 14 dni tylko i aż, bo tak czy siak się niecierpliwiły. Prace nad książką zaczęły się już w 2018 roku, kiedy jeszcze trwały prace nad tomem Romantyczność, który w tamtym roku się ukazał. Napisałem wtedy pierwszy wiersz, który jest tutaj na pierwszym z wierszy, który otwiera ten tom. Wiedziałem, że po prostu będę musiał stworzyć kolejny tom poezji już wtedy. Więc on tutaj został po to, żeby dziś po 5 latach być opublikowany w tej książce nowej. Każdy egzemplarz będę podpisywał. Tak, więc nie ma mojego zdjęcia, jak ktoś będzie chciał, to mnie znajdzie i zobaczy sobie, jak wyglądam, czy też w innych książkach, czy też w internecie. W książkach, do których musiałem się zgłosić, było to kryterium mojego udziału w publikacji. Tutaj były pode mnie dwie zwrotki, piękne, pasujące do okładki, pięknej zresztą, okładki marzeń. No i nie ma wstępu, nie ma wprowadzenia, nie mówię o tym, o czym będziecie czytać, nie mówię o tym, co czytaliście. Skupiamy się na książce, skupiamy się na poezji, o tym, tych wszystkich szczegółach, które nam na to wskazują, chodzi właśnie. To jest taka symbolika. No i tak, przeczytam najpierw ten blurb i potem ten pierwszy wiersz, od którego się zaczęło. Więc zacznijmy od blurbu. Sen był tak głęboki, że mnie obudził gdzieś w głębi. Czułem, jakby żaden świat się nie wydarzył. Wiatr się lekki snuzł tym zbożem jak wstęgi. Ciało było mi jak plama, co słońce parzy. Zamienił w obłoki mnie ten sen głęboki, aż różowo się warstw wata kłębi. Piękno topiło mnie, jak płetwali potoki i cisza płynęła budzącymi wstęgi. Więc to jest taki blurb, to zmontowałem pod okładkę, pod ten tomik. Jak złapiemy gdzieś tę książkę i tak, no, gdzie nam się chciało na to tworzyć, powiedzmy. I będziemy się ocenić jakoś, nie? Po okładce oceniamy, no fajnie, fajnie, no ale czy aby tak fajnie będzie w środku, no i możemy tutaj jaką obliczenie przypadkowo przeczytać, wiesz. Takie to sprytne zagranie było z mojej strony. Okej, okay, więc lecimy z tym pierwszym wierszem i opowiem pokrótce o pewnych ważnych, istotnych sprawach do tej twórczości. Terraformowanie. Skondensowane słońcem żywiczne krople przedzierają się wewnątrz drzew między włóknami, zataczając finezyjnie niedokładnym soplem linie jedwabnie kanciastej astrali. Gdy korelują z korą zwężające przestrzeń skrzypce, otwierając ją jak mokre pajęczyny teorii strun, na której osiadły statek zamienił się w wyspę, niczym statecznik odbiegającymi biegunami łun, zagrzebanych kości w ciałach iskier, które jak kolejne wnętrza tworzą znowu, a drobnostkowe tknięcie płynie rzekami meridian, aż po miliardy kontrastów zdjętych z smilodonów. Wtedy krzywe energii krzeszą nieidealny obsydian o atmosferze obłoków raf orkanów, kanionów, z dzikością orki uwalniając ducha, który z dna wstaje zebrany z kropel,
szepcząc swoim dźwiękiem niczym głos do ucha, terraformuje każdą spotkaną zatokę. Więc tak, dlaczego w ogóle 5 lat? O co tu chodzi? Więc teksty były już pozbierane na przestrzeni pierwszych kilku lat. Od tam w trakcie już publikacji, tak jak wspomniałem, zacząłem już dobierać te teksty i przez te wszystkie lata po prostu mogłem wybrać te najlepsze wiersze. Oczywiście według mnie, oczywiście jest to jakaś kwestia może trochę sporna. I może mógłbym też inne teksty dodać lub jedne z nich zabrać tej książki, ale to już zostawiam Wam do oceny. Generalnie głównie starałem się, żeby teksty były jakby na tym samym poziomie, ale chciałem też, żeby mniej więcej było coś dla każdego, co zresztą taka sama idea towarzyszyła mi w mojej pierwszej publikacji, poprzedniej, w tomie Romantyczność. Z tej książki jestem bardziej zadowolony niż z tamtej, chociaż ona nie była zła i też nie miała złych recenzji. Liczę na to, że z tą będzie o wiele lepiej, no i o to w tym chodzi wszystkim, tak, że robimy to lepiej, staramy się. Miałem lepszą współpracę z tym wydawnictwem, generalnie wydawnictwa, które wydawało poprzedni mój tomik Romantyczność. Nie polecam, nie pozdrawiam. Więc teraz tak. Odnośnie tej twórczości miałem powiedzieć jeszcze słowo. Zacznę od takiej anegdoty, że kiedyś obejrzałem na YouTubie krótki film, jak to brzmi, kiedyś obejrzałem na YouTubie film. Może ktoś kiedyś powie tak o moim filmie, że kiedyś obejrzał na YouTubie film. Więc tam był taki pan, który przez całe życie zajmował się filozofią, poznał na studiach filozoficznych swoją żonę. Oni oboje się tym zajmowali, napisali mnóstwo książek. Gdzieś tam po drodze ona odeszła, on sobie dalej żył, mając 92 lata, wysnuł bardzo ciekawe wnioski. I to jest taki punkt wyjścia, dlaczego może być trudno zrozumieć tę twórczość, moją poezję. On miał 92 lata w momencie, kiedy ten film był nagrywany. I on tak siedział w ogródku i opowiadał o tym, jakie piękne są liście, jakie piękne są kwiaty na drzewach, jak to słońce pięknie prześwituje. I stwierdził, że życie jest takim doświadczeniem transcendentnym bardzo. I fakt, że wysnuł tę tezę wskutek kontaktu z naturą, jakby jeszcze bardziej mi pasuje do tego, żeby sprytnie i szybko wyjaśnić, dlaczego skupiam się na pięknie, dlaczego to piękno jest priorytetem i dlaczego właśnie ten transcendentalizm się tu wkrada. On dopiero, mając 92 lata, całe życie zajmując się filozofią, dopiero to odkrył. Myślę, że można, każdy ma prawo do jakby dążenia do tego celu. Mi się wydaje, że ja chcę tutaj pomóc w tym, żeby każdy mógł życie tak przeżywać jako transcendentalne doznanie. I dlatego to jest tak napisane. Może nie jest to łatwo wszystko pojąć, zrozumieć i tak dalej. Niektórzy mówią, że te twoje wiersze, to ty masz w głowie, że to tak. To jest taki labirynt, to jest takie równanie i myślę, że może to też nie jest tak, że to jest łatwo właśnie to doznanie opisać. Mi się wydaje, że proste wiersze, prostymi słowami byłoby ciężko, bo myślę, że samo to transcendentalne doznanie tego życia, ono jest skomplikowane, ono nie jest proste, nie jest takie oczywiste, tylko z wierzchu się tak wydaje. Generalnie można z wierzchu to różnie potraktować, oczywiście, tak jak moje wiersze. Można powiedzieć, że ja tam wcale nic nie mam, w ogóle strata czasu. Ale ja polecam i wydaje mi się, że
swoją misję tutaj prowadzę dzielnie i myślę, że dobrze mi to wychodzi. Tak jak powiedziałem wcześniej, piszę tak, jak chciałbym czytać i wierzę w to, że wielu osobom się to spodoba. Dlatego zachęcam i dam znać, jak tylko zarejestruję książkę i będę ją sprzedawać. I na pewno będę nagrywać częściej, będzie można mnie częściej usłyszeć. I nie tylko w kontekście literatury i nie tylko mojej, ale różnych tematów będę się tykać tutaj na moim kanale, więc do usłyszenia dla Was, do zobaczenia i do zobaczenia dla mnie ze znajomymi. Hej, cześć.